Cześć, stonersi! Zapraszamy Was dzisiaj na film z podsumowaniem 2021 roku dla konopi. Sprawdzimy, co takiego stało się z ziołem, co się wydarzyło dobrego dla zioła. Wydarzyło się w sumie bardzo dużo dobrych rzeczy, choć wbrew pozorom nie wszędzie to był taki intensywny rok jak poprzedni. Ale to zapraszamy Was na nasz film, zaraz wszystko Wam opowiemy. Zaczynamy od tego, co działo się na świecie. Tak, czyli najpierw USA, Kanada i reszta świata. Do Europy i Polski przejdziemy później. A co się działo w Stanach? No w sumie mało się działo w 2021, jeżeli chodzi o ruchy legalizacyjne, bo jedynie Nowy Jork, Connecticut, Virginia i New Mexico wprowadziły po prostu już system sprzedaży, wcześniej legalizujące rekreacyjne wykorzystanie zioła. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o takie ruchy. No, chyba nic więcej się nie wydarzyło. Za to działo się z dwoma ważnymi ustawami dla legalizacji i niestety na razie żadna z nich... Z jedną się nie za wiele zadziało, bo było Safe Banking Act, miało być wprowadzone, ale niestety ta ustawa przepadła gdzieś w kongresie, a szkoda, bo miała umożliwić firmom konopnym korzystanie z usług bankowości, ubezpieczeń. Obecnie korzystanie z tych dwóch sektorów jest dosyć okrojone, bo pomimo tego, że zioło jest legalne już w kilkunastu stanach, to na poziomie federalnym jest substancją zabronioną. Stąd ten konflikt właśnie. No i jeszcze był drugi ważny projekt, nad którym debatowano. Tutaj sprawa padła jednak w Senacie. Chodzi o tak zwaną ustawę Moore, czyli taki projekt nowego prawa, który legalizowałby zioło na poziomie federalnym, a przy okazji wyczyściłby wszelkie rekordy z kartotek policyjnych, jeżeli chodzi o przestępstwa związane z posiadaniem marihuany. Jeżeli chodzi o ten projekt, to on po prostu został zawieszony, w sensie jego obecna wersja, ponieważ coś tam się musiało nie spodobać, no i przewodniczący Senatu Chuck Schumer wyszedł ze swoim własnym draftem, który teraz jest w kolejce oczekującej do czytania, no i będą na nim pewnie pracować w 2022 roku. W pierwszym kwartale 2021 roku kanadyjskie i amerykańskie spółki odnotowały rekordowe wzrosty na giełdzie, no ale niestety w drugiej połowie roku odnotowały kolejne spadki i to już było nawet o 200%, podczas gdy wzrosty miały nawet do 30%, więc kto się obłowił na początku roku, no to niestety musiał uważać w drugiej połowie, bo działo się już troszkę gorzej. Tak, a kto nie sprzedał, ten gapa. W tak zwanym międzyczasie republikanie złożyli swój własny projekt ustawy legalizującej konopie i to jest bardzo sprytny chwyt, bo zrobili to za czasu kadencji demokratów, więc demokraci, żeby nie wyjść na hipokrytów, bo sami również się szykują do legalizacji przy nadchodzących wyborach, to muszą wziąć przynajmniej pod uwagę tę ustawę, przeczytać ją, pochylić się nad nią. No i podejrzewamy, że legalizacja będzie takim głównym punktem zapalnym właśnie, jeżeli chodzi o przeciąganie głosujących na swoją stronę, bo ostatnio ukazało się jeszcze jedno ciekawe badanie. Tak, dokładnie. Aż 68% Amerykanów popiera legalizację marihuany. To jest zdecydowana większość taka obiektywna, tak. Ale też zwolennicy stanowią większość w każdej grupie. Wiekowej, etnicznej, zawodowej, tak, kogokolwiek i tak dalej, nie spytacie, i tak dalej. Większość ludzi po prostu jest za. Czyli zioło ponad podziałami. Dobrze, to skoro Kanadę i Amerykę mamy już za sobą, to przechodzimy do reszty świata. Tajlandia zapowiedziała pełną legalizację marihuany, a wcześniej wykreśliła ją z listy narkotyków. No i też Tajlandia jako pierwszy kraj na całym świecie zapowiedziała, że w momencie legalizacji marihuany nie będzie żadnych limitów na gospodarstwo domowe. Co to znaczy? To znaczy, że każdy będzie mógł w domu posiadać i uprawiać dokładnie tyle, ile mu się żywnie podoba i nie będzie absolutnie żadnych wytycznych, ile można mieć maksymalnie w domu. Tak, jedyne co trzeba będzie zrobić, to ubiegać się do swoich lokalnych władz o pozwolenie właśnie na uprawę marihuany i tym samym właśnie Tajlandia chce odbudować gospodarkę po tej post-covidowej rzeczywistości i zachęcić ludzi do tak zwanego agroturyzmu. Kolejną bardzo dobrą wiadomością jest to, że gigant, jakim jest Amazon, przestaje testować swoich pracowników na THC w organizmie. No i to jest mega przełom, bo za tym mogą iść kolejne firmy już na całym świecie. Tak, na przykład w Google albo w Microsoftie już pracownicy wyższego szczebla również są zwolnieni z testów na THC. Tak samo ligi sportowe, takie jak NBA, NFL czy NHL, odchodzą już od testowania NBA i NFL. Tak, mówiliśmy o tym też w zeszłym roku w podsumowaniu 2020 roku. Tak, tylko teraz to już się właśnie stało i kolejne ligi sportowe dołączają, także no to już jest taka fala, której nie da się zatrzymać absolutnie. Kolejnym newsem rangi światowej jest piosenka Justina Biebera, Peaches, która okazała się nie tylko piosenką, ale wstępem do promocji jointów, które wydał razem z firmą Peaches. Tak jest. I co jest ciekawe, to, że tutaj mamy do czynienia z celebrytą, który inwestuje w zioło nie tylko z powodów komercyjnych, ale też dlatego, żeby
dokładać się do pomocy społecznościom, które są pokrzywdzone w jakiś sposób przez właśnie prohibicję konopną, między innymi weteranom. Tak, i część zysków ze sprzedaży tych jointów będzie właśnie przekazana na taki cel. Natomiast druga część z tych dochodów, które idą na cele charytatywne, zostanie przeznaczona na The Last Prisoner Project, który zakłada właśnie usunięcie rekordów z kartotek wszystkich osób, które zostały w Stanach skazane za przestępstwa związane z marihuaną, głównie niesprawiedliwych wyroków dla mniejszości rasowych, które były w ogóle pokrzywdzone przez prohibicję, także bardzo szczytna inicjatywa. Rok 2021 obfitował też w bardzo znaczące badania nad marihuaną, no i my zebraliśmy najważniejsze na naszej stronie internetowej. Linki damy Wam do nich w opisie filmu, a tymczasem wymienimy, o które badania chodziło. Mianowicie jednym z takich bardzo ważnych badań było to, które dotyczyło marihuany w zespole motywacyjnym. Chodzi o to, że badacze odkryli, że marihuana nie jest czynnikiem powodującym zespół motywacyjny. Jest szereg innych czynników, one są zupełnie niezależne od korzystania z marihuany i udało się to ustalić przy okazji właśnie uwzględnienia tych czynników zakłócających, które do tej pory właśnie nie były brane pod uwagę przy wysnuwaniu takich wniosków względem zioła. Kolejne badania dotyczą CBD i leczenia COVID, gdzie okazało się, że CBD było trzykrotnie skuteczniejsze w leczeniu ostrego przebiegu COVID-a niż tradycyjne metody sterydowe. Pojawiło się też pierwsze badanie kliniczne nad olejkami full spectrum CBD i wykazało ono, że mogą one być pomocne w leczeniu bólu, bezsenności i stanów lękowych. Jeszcze moje ulubione badania mamy tutaj na temat stereotypów dotyczących użytkowników marihuany. Otóż właśnie w tym roku, właściwie jeszcze się nie ukazało, bo ono trwa, ale zostanie zakończone niedługo, badanie przeprowadzone przez firmę, której inwestorem jest m.in. Snoop Dogg, a badanie zajmuje się profilowaniem użytkowników marihuany i okazało się w tym badaniu, wstępne wyniki tak mówią, że użytkownicy marihuany to są ludzie wykształceni, osoby, które są spełnione zawodowo, prowadzą aktywne życie społeczne, również też życie sportowe stoi u nich na dobrym poziomie, a także w sposób świadomy dbają o swoje zdrowie, czyli tutaj okazuje się, że znowu nauka kruszy nam te stereotypy niczym młynek ziołu. Teraz Europa. No i zaczynamy grubo. Malta zalegalizowała marihuanę, ale nie jest tak kolorowo, bo mamy pewne limity, których trzeba się trzymać. Mianowicie 7 gramów możemy mieć ze sobą w kieszeni idąc po ulicy. W domu możemy mieć natomiast ze sobą 4 krzaki i lub 50 gramów suszu. No i też funkcjonują kluby konopne, czyli podobnie jak w Hiszpanii mamy taką sytuację, w której możemy się wybrać po prostu do klubu konopnego, zapisać się, no i tam korzystać już z dobrodziejstw natury. Bardzo proste rozwiązanie. Gdyby nie te limity, to naprawdę Maltę można by było uznawać za taki, wiecie, super wzór legalizacji. No ale od czegoś trzeba zacząć. Myślę, że Tajlandia tutaj będzie jednak przodowała. No, w Tajlandii popłyną na bank. W Niemczech też się zadziało, bo nowo utworzona koalicja rządowa doszła do porozumienia w sprawie legalizacji marihuany i tutaj od razu uprzedzamy, że nie chodzi o to, że Niemcy już zalegalizowali marihuanę do celów rekreacyjnych i można sobie korzystać jak się chce. Chodzi o to, że osiągnięto konsensus, to znaczy od tej pory Niemcy będą pracowali nad stworzeniem jakichś ram prawnych w kierunku sprzedaży, dystrybucji, produkcji marihuany i tak dalej u siebie w kraju i to powinno im zająć do 4 lat, tak przynajmniej są takie prognozy. Szwajcaria jest kolejnym krajem, który ogłosił legalizację i ma ona nastąpić już w 2022 roku. Czyli Luksemburg, który już chyba trzeci raz przekłada legalizację, już teraz nie będzie miał wymówek. Myślę, że nie. Nie, bo oni tam mówili, że się będą przeglądać innym krajom, no ale to już chyba czas na przeglądanie się skończył. Inne kraje też się skończyły przeglądać i wzięły się za robotę, także radzimy innym zrobić dokładnie to samo. No właśnie, a Polska? Polska, no właśnie, co w tej Polsce, słuchajcie? Też mieliśmy przełom i to nie lada. Oj tak, to był chyba największy przełom, jeżeli chodzi o konopie, od czasu, kiedy zrobiły się znowu modne. Tak, i nie chodzi tutaj wcale o ruchy legalizacyjne, chociaż to jest duża cegiełka do tego, żeby zalegalizowano u nas zioło. Tak, ja uważam, że jedna z większych cegiełek, biorąc pod uwagę zasięg. Tak, bo zwiększa naprawdę świadomość Polaków w takiej dużej skali. Już mówimy, o co chodzi. Nawet pokażemy. Chodzi o naszą książkę Konopne gotowanie, którą wypuściliśmy w świat razem z wydawnictwem Znak. Znak to jest wydawnictwo, które wydawało m.in. Wisławę Szymborską czy Czesława Miłosza. Teraz się wzięli za nas i oto jesteśmy w całej Polsce, we wszystkich księgarniach, tak, dużych i nawet małych. W takich największych, w tych sieciach bardzo rozpoznawalnych typu Empik czy jakiś Matras księgarnie, no generalnie wszędzie znajdziecie naszą książkę.
Tak, i uważamy, że to jest jedna z lepszych rzeczy, która mogła spotkać naszą polską scenę konopną, bo tu jest absolutnie wszystko. Ta książka ma też redakcję medyczną, to jest niesamowity zbiór wiedzy i taka kopalnia przepisów, że naprawdę wow. Teraz możemy już przejść chyba do legalizacji, bo tutaj się wydarzyła jedna dosyć ważna rzecz według nas. Chodzi tutaj o to, że Sejm w końcu zajmie się czytaniem projektów ustaw legalizacyjnych. Mamy 3 pakiety w tym momencie. Tak, trochę na to czekaliśmy, ale wreszcie się zdecydowali za to zabrać. Tak, ustawa dotycząca marihuany rekreacyjnej jeszcze jest w poczekalni, natomiast Sejm weźmie na tapet przy okazji następnych obrad ustawę o marihuanie medycznej i o konopiach włóknistych. Idziemy taką utartą ścieżką, gdzie to wszystko właściwie w każdym miejscu na świecie tak idzie, że najpierw zaczynamy od medycznych, później są włókniste, no a potem dobra, mówimy już okej, legalizujemy rynek rekreacyjny. Tak, już ludzie są na to gotowi, także no u nas krok po kroku to się też będzie działo, także tak jak też mówiliśmy zresztą w naszym poprzednim filmie, że właśnie taki będzie tok legalizacji u nas w kraju, także dokładnie tak się dzieje. Wszystko się na razie sprawdza. Ej, musimy zrobić w ogóle jakieś te zakłady bukmacherskie, teraz są popularne, to wiesz, byśmy ogarniali. No nie, powinniśmy robić. No. Kolejny przełom miał miejsce latem tego roku i to za sprawą jednej z firm, z którymi współpracujemy. Mianowicie pojawiły się pierwsze ekstrakty full spectrum CBD z terpenami, które są ukierunkowane na konkretne potrzeby zdrowotne. Tak, stoi za nimi firma AirHealth i chodzi o to, że ten dodatek terpenów sprawia, że ekstrakty CBD zyskują konkretny kierunek działania, to znaczy odpowiednia mieszanka terpenów może sprawić, że dany ekstrakt będzie lepiej pomagał nam w problemach ze snem, z kolei inna mieszanka będzie sprawiała, że nasze skupienie ulegnie znacznej poprawie, nie będziemy tacy przemęczeni i tak dalej. Także to jest taki duży skok, bo zazwyczaj to działanie olejków CBD póki co było takie, no można powiedzieć, ogólne, bo nikt się nie skupiał na terpenach, a terpeny to jest mega ważna część efektu anturażu. Tak, no właśnie odkąd latem wprowadzili swój pierwszy produkt, to inne firmy poszły po prostu za ciosem i zaczęły też wprowadzać swoje tego typu produkty, także można powiedzieć, że AirHealth wyznacza trendy i to na całego. Tak jest, prawdziwi pionierzy. No dobrze, kochani stonerci, to by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie roku 2021 w konopiach. Także jak widzicie, może w Stanach niewiele się działo w tym roku, ale za to na całym świecie mamy ogromny postęp, jeśli chodzi o legalizację, bo coraz więcej krajów wręcz ściga się, kto będzie pierwszy z tą legalizacją i kto będzie miał fajniejsze prawo dla użytkowników konopi, także no z zapartym tchem wręcz obserwujemy, co się będzie działo dalej. Tak jest, bo ktoś tu już wyczuł trendy, więc teraz jest jeden wielki wyścig. Mamy nadzieję, że Wam się to wszystko podobało. No i trzymamy kciuki za to, żeby Polska zaczęła gonić cały świat i też już zapowiadała jakieś ruchy w kierunku legalizacji. Tak jest. My jesteśmy bardzo dobrze nastawieni, także wiecie, prędzej czy później, z naciskiem na prędzej, legal w Polsce też będzie. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco. Zostawić sobie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o każdym naszym nowym filmie. No i koniecznie dajcie nam łapkę w górę, jeśli Wam się podobał ten film, a mamy nadzieję, że właśnie tak było. I zostawcie nam tutaj jeszcze komentarz, jeżeli Wy wychwyciliście jakieś ruchy legalizacyjne, które my przeoczyliśmy, bo oczywiście mogło się tak zdarzyć. No i koniecznie śledźcie nas na Instagramie. Tutaj Wam się wyświetli nazwa, tam jesteśmy codziennie i dodajemy fajne obrazki, jak jaramy przy palmie. To jest super argument, ja bym kliknął follow. Ja już kliknąłem. Przepadłem, dobra, przepadłem w tym stoner szefie. Cześć. Pa.